Cześć, są dzisiaj z nami Samsung Galaxy S22 i Xiaomi 12. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się ich używa, zapraszam do oglądania. Na początek oczywiście Instagram, Mirosław Mazanec. Tam wrzucam zdjęcia z wszystkich telefonów, które testuję, więc jak ktoś chce sobie wybrać jakiś model dla siebie i nie wie, jakie ten telefon robi zdjęcia, to może wejść na moje konto, przegrzebać je, bo tam jest dużo zdjęć z innych starych telefonów. Są też zdjęcia z tych telefonów i wtedy będzie wiedział, czy te zdjęcia mu odpowiadają, czy mu nie odpowiadają. Dlaczego te dwa telefony? Dlatego, że w tym momencie to są dwa najmniejsze flagowce, jakie można kupić. Okej, one są powyżej 6 cali, ale niedużo, to nie jest 6,7, 6,5 cala. W miarę komfortowo obsługuje się te telefony jedną łapą, więc stąd też to porównanie. Różnica w cenie też nie jest duża, dlatego że Xiaomi kosztuje 4000 za mocniejszą wersję, albo 3800 za wersję słabszą w sensie pamięci 128-256, oczywiście bez złotówki. Natomiast tutaj mamy 4000 i 4200, też oczywiście bez złotówki. Xiaomi dosyć mocno ryzykuje, wchodząc w tą najwyższą półkę cenową, no bo różnica między Samsungiem a Xiaomi 200 zł kilka lat temu nie do pomyślenia. Natomiast w tym momencie wiadomo, o co chodzi, nie ma już Huawei'a tak naprawdę w tej najwyższej półce cenowej. Zwolniło się miejsce. No i producenci chcą je zapełnić. Nic też dziwnego, że Xiaomi chciałoby wskoczyć na tą półkę. Pytanie, jak do tego odniosą się klienci Xiaomi, którzy lubili i lubią tą markę w momencie, kiedy ona jest tania, a jak już jest droższa, no to zobaczymy, jak ta miłość do Xiaomi będzie wyglądała. To jest jedna rzecz, a druga rzecz ważna, no już w takiej półce cenowej to już nie ma miejsca na błędy, już nie można przymykać oko na to, że coś nie działa, coś zazgrzyta, czegoś nie ma. Tutaj już wszystko musi być tip-top i nie ma żadnej taryfy ulgowej, dlatego dzisiaj sprawdzimy sobie, jak wygląda Xiaomi na tle Samsunga, który już na tej półce cenowej od dłuższego czasu jest. Zaczniemy oczywiście od budowy i tutaj już na początku mamy dwie różne filozofie, znaczy jeden i drugi telefon jest zbudowany tip-top ze wszystkich najlepszych elementów, szkło z tyłu, zmatowione, więc nie zbierające odcisków palców i tak dalej, ale jaka jest różnica? Otóż Xiaomi wybrało drogę zakrzywioną i telefon i z tyłu i z przodu, co zaraz pokażę, jest na bokach zakrzywiony, w związku z czym tutaj jak go trzymacie w ręce, to trzyma się to mega, mega wygodnie. Oczywiście jest pytanie o przypadkowe dotknięcia ekranu z przodu i o tym za chwileczkę powiem, bo oprogramowanie Xiaomi bardzo ładnie to ogarnia. Natomiast, no tak jak mówię, boki zakrzywione. W Samsungu wprost przeciwnie, wszystko jest proste jak stół. Ale Samsung pomyślał i za to należy mu się plus, taka dbałość o szczegóły, dlatego że tutaj te boki nie są proste, tak jak ostatnio miałem, tak jak ostatnio miałem Vivo, o i na przykład tam wszystko było proste jak stół, tutaj to jest wszystko delikatnie zakrzywione, tak, że pomimo tych kantów tutaj na boku i tak ten telefon nie najgorzej trzyma się w łapie, więc za to jest plus, no ale tak jak mówię, tutaj prosto, tutaj krzywo, co kto woli. Wyspy aparatów odstają, ale ten pomysł, ten koncept Samsunga podoba mi się bardziej. Po pierwsze, ta rama jest jakby przyrośnięta do boku i ona nie wystaje wcale tak dużo. Tutaj to wszystko wygląda tak, jakby było dolepione na siłę z innego kawałka. No, w związku z czym to podoba mi się bardziej. Natomiast samo wykończenie jest premium, tak jak już mówiłem, i w jednym, i w drugim telefonie. Odcisków palców nie ma, więc tutaj żadnego też problemu nie ma. No, a jak położycie telefony na płaskiej powierzchni, to i jeden, i drugi się kiwa. Ten kiwa się mniej. Rama obu telefonów jest stalowa, przy czym Samsung chwali się, że to jest jakieś specjalne amelinium, dodatkowo wzmacniane, odporne na upadki, ale po 2 tygodniach używania jednego i drugiego telefonu z boku nigdzie nie mam żadnych zarysowań, także wygląda to dobrze i w jednym, i w drugim. No i budowa jest w zasadzie podobna, to znaczy tak, tutaj mamy tackę na kartę SIM i tutaj też, tylko z drugiej strony. Mamy jeden głośnik tutaj i głośniki na górze, natomiast tutaj jest na tej płaskiej górnej krawędzi, a tutaj jest w tej szparze pod ekranem, no i brzmią one troszeczkę inaczej. W obydwu telefonach brzmią dobrze. Od czego zaczniemy? Może zaczniemy od Xiaomi.
To tak to brzmi, a w Samsungu brzmi to tak. No więc wydaje mi się, że w Xiaomi jest ciutkę głośniej, natomiast w Samsungu jest ciutkę głębiej i ciutkę bardziej podoba mi się dźwięk z tego telefonu, ale w obydwu jest fajnie, jest przyjemnie na słuchawkach tak samo i w jednym i w drugim telefonie bardzo fajnie wszystko słychać. Ja sobie łączę bezpośrednio słuchawki tutaj Xiaomi, a tutaj Samsunga, więc wszystko ładnie się paruje i naprawdę jestem pod wrażeniem, jak jeden i jak drugi telefon gra na słuchawkach bezprzewodowych, więc tutaj złego słowa nie powiem. Tutaj wiadomo, prawa strona to dwa przyciski, zresztą dokładnie tak samo jak tutaj na dobrej wysokości. Wszystko mamy pod palcem, wszystko jest ok. Natomiast tutaj na górze w Xiaomi mamy diodę na podczerwień, czego nie mamy w Samsungu, więc jak ktoś używa, no to już Xiaomi dostaje plusa na samym początku. No. Idziemy z przodami. Dwa AMOLEDy doskonałej jakości. Najmniejszego złego słowa o nich nie powiem. Kąty widzenia, kolory, nasycenie, wszystko jest tutaj na najwyższym poziomie. Jasność maksymalna tutaj 1300, tutaj 1100. Niewielka różnica, ale jak chodziłem robić zdjęcia, było słońce, no to na Samsungu rzeczywiście jest ciutkę jaśniej niż tutaj, ale tak jak mówię, i na jednym, i na drugim telefonie wszystko pięknie, ładnie widać. Różnica, tak jak już mówiłem na początku, tutaj płasko, a tutaj ekran zakrzywiony na boki. No i co kto woli po prostu. Tutaj nie mamy żadnej folii ochronnej na wyświetlaczu i właśnie przed chwileczką zauważyłem jakąś paskudną rysę. Nawet nie mam zielonego pojęcia gdzie, widzicie tutaj. Tak, nie wygląda to najlepiej. Tutaj na Xiaomi też mam takie rysy, tutaj gdzieś na górze, tutaj gdzieś na boku, ale one są na folii ochronnej, w związku z czym wyświetlacz cały czas jest w doskonałym stanie. No i ja tą folię ochronną tutaj zostawiłem w tym większym Xiaomi 12 Pro. Zdjąłem ją po jednym dniu, dlatego że tam była źle naklejona. Tutaj jest naklejona dobrze, nie przeszkadza w gestach, więc fajnie, że takie zabezpieczenie jest. Czytniki linii papilarnych są w wyświetlaczu, obydwa są szybkie. Bardzo ładnie działające. Tak to wygląda w Xiaomi. O, zobaczcie, przy okazji rozpoznawanie twarzy. Nie zdążyłem nawet palca tam przytknąć, bo już wszystko zadziałało. Tutaj w Samsungu czytnik linii papilarnych działa tak. Też szybciutko. Też jest bezbłędny. Samsung bardzo ładnie popracował nad tymi czytnikami. Kiedyś w Samsungu były dosyć wkurzające i troszeczkę wolniej działały niż gdzie indziej. Teraz już tak nie jest. Natomiast rozpoznawanie twarzy jest wolniejsze. O, i teraz to zadziałało. No. Więc tak jak mówię, czytnik linii papilarnych tutaj, a tutaj rozpoznawanie twarzy, tak mniej więcej to używałem. W żadnym z tych telefonów oczywiście nie ma diody powiadomień, to już nie te czasy, natomiast i w jednym i w drugim telefonie jest Always On Display, pokazujące powiadomienia ze wszystkich aplikacji, one ładnie przychodzą, więc tutaj nie ma żadnego problemu i wszystko jest ok. Dziurka na kamerkę do selfie jest tutaj na górze. I w jednym i w drugim telefonie, umieszczona centralnie. No i nie jest za duża, więc tutaj też nie ma co narzekać. Natomiast to, co mi się bardzo podoba w Samsungu, to jest to, że wszystkie ramki z każdej strony są dokładnie takiej samej grubości. Bardzo symetrycznie to wygląda. To mi się naprawdę bardzo podoba. Tutaj wydaje mi się, nie mierzyłem z milimetrem, że ta na dole jest tak ciuteczkę grubsza, no ale też wygląda to bardzo ładnie, bardzo schludnie, także do wyświetlaczy ani w jednym, ani w drugim telefonie nie można się przyczepić. Odświeżanie i w jednym, i w drugim telefonie jest adaptacyjne od 0 do, czy tam od 1 do 120, no i bardzo ładnie to działa, przy czym trzeba zauważyć, że w Samsungu gdzieś tam od czasu do czasu przy tym adaptacyjnym coś chrupnie. Nie jest to przycięcie, ale gdzieś tam widać, że jakaś animacja się urwie. Tutaj w Xiaomi działa to troszeczkę płynniej. Działanie, czyli co my mamy tutaj w środku? Tutaj mamy Exynosa 2200 w Samsungu, tutaj w Xiaomi mamy Snapa 8 Gen 1. No i w AnTuTu Benchmark różnica jest taka,
Czyli tutaj mamy 726, tutaj mamy 911 tysięcy. W codziennym działaniu, czy to widać? Nie, aczkolwiek, jeżeli bym miał mówić, co się przycina, to tak jak już mówiłem, tutaj w Samsungu od czasu do czasu coś tam nam się przytnie, minimalnie. Jak gdzieś wychodzimy z jakiegoś programu, no to też widać, że to chwileczkę dłużej trwa. Tutaj wszystko jest płynne, no ale cały czas nie dajmy się zwariować, rozmawiamy o mega, mega, mega wysokim poziomie. Pytanie, który z tych telefonów bardziej się grzeje? Bardziej się grzeje Xiaomi. Samsung też się ciutkę grzeje, ale tak jak mówię, ciutkę, to znaczy mniej niż Xiaomi. Tutaj jak sobie pogracie dłużej, to naprawdę jest ciepło. Jak zrobicie właśnie jakiś test, to naprawdę jest ciepło, ale też jak robicie zdjęcia, kręcicie filmy, to naprawdę robi się ciepło. Tutaj też, ale to ciepło jest tak na moje odczucie troszeczkę mniejsze. Zakładki trzymane są w pamięci lepiej zdecydowanie w Samsungu. Xiaomi to oprogramowanie ma to do siebie, że niezależnie od tego, ile RAMu byśmy tam nie mieli, to i tak po jakimś czasie zakładki z pamięci są wyrzucane, w związku z czym ta wielozadaniowość stoi lepiej tutaj w Samsungu. GPS działa bardzo dobrze, zwłaszcza sprawdzałem to w Samsungu, bo w niektórych Samsungach czytałem, nie doświadczyłem tego, ale czytałem, jest problem z działaniem GPS-u. Tutaj nie, tutaj jeździłem z tym telefonem sporo, świetnie, szybko łapie satelity, dobrze wszystko jest kierowane. Nie ma najmniejszego problemu. W Xiaomi oczywiście też nie ma żadnego problemu. NFC i w jednym i w drugim telefonie, więc z płatnościami nie ma żadnego problemu, ale jest jeden gigantyczny problem tutaj w Xiaomi, którego moim zdaniem być nie powinno i po prostu wstyd, że jest coś takiego. To jest działanie czujnika zbliżeniowego podczas rozmów telefonicznych. Coś, co było kiedyś w Xiaomi, później jak miałem te najnowsze Redmi, na przykład 11, to tam już tego nie miałem. No i też czytałem, że Xiaomi ma zmienić dostawcę odpowiedzialnego za te czujniki zbliżeniowe, żeby takich problemów już nie było. No a tutaj ten problem cały czas jest. Jak ktoś do mnie dzwoni, jak rozmawiam przez telefon, to już się boję, co tam będę miał później nawciskane na ekranie. Jak rozmawiam, to słyszę cały czas jakieś pi, 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 to znaczy, że czujnik się nie wygasił, że uchem coś tam włączam. No takie rzeczy po prostu nie powinny mieć miejsca, w związku z czym jakość rozmów jest ok, no ale to, że ten czujnik zbliżeniowy nie działa dobrze, no to jest do bani. Tutaj w Samsungu nie ma najmniejszego problemu, bo i jakość, i czujnik, wygaszanie, wszystko jest tak, jak być powinno. A no i jeszcze, bo bym zapomniał, a to jest też ważne dla niektórych osób, haptyka tak zwana, czyli ten silniczek wibracyjny. Genialny jest tym Xiaomi, jak przyciskam, jak zdążę oczywiście palec tutaj do czytnika linii papilarnych, to wydaje mi się, jakby mój palec się zagłębiał tak w ten wyświetlacz. Zdecydowanie lepsza jest haptyka niż tutaj w Samsungu, gdzie nie jest zła, ale jest ok. Natomiast tutaj jest doskonała. No i w obu telefonach działa Voice over Wi-Fi i Voice over LTE. Oprogramowanie szybciutko, znaczy szybciutko w przypadku Samsunga, bo jest moim zdaniem doskonałe. Mamy Androida 12, mamy DeXa, czyli bezprzewodowe albo przewodowe łączenie i wykorzystywanie telefonu jak małego komputerka. Jest integracja z systemem Windows, czyli możliwość odbierania SMS-ów tutaj albo na innych urządzeniach, na komputerze, na laptopie. Jest Game Launcher, no jest wszystko dokładnie to, co być powinno i wszystko działa, tak? Wszystko działa idealnie, nie ma śmieci, natomiast jak na przykład są jakieś aplikacje firm trzecich, no to one są ładnie na początku zgrupowane w folderze, tak jak tutaj jest z aplikacjami Windowsa, także bardzo fajnie wszystko tutaj działa. O, jest jeszcze, o tym chyba zapomniałem powiedzieć, dwukrotne uderzenie w celu wybudzenia i wygaszenia ekranu. Natomiast tutaj w Xiaomi no jest MIUI i MIUI jest pułapką czasami, dlatego że na przykład przy pierwszej instalacji trzeba dokładnie czytać, na co wyrażamy zgodę, bo jak nie, to będą się nam wyświetlać na przykład jakieś reklamy, których wcale nie chcemy. Jak tworzymy jakiś folder, no to też mamy tutaj rekomendacje, jak klikniemy, oczywiście na szczęście możemy wybrać, czy chcemy, czy nie, no to będziemy dostawać jakieś reklamy. Takie rzeczy, o, jest mnóstwo aplikacji firm trzecich. Jest na przykład TikTok, którego nie używałem ani razu na tym telefonie, bo nie mam konta na TikToku i chyba mieć nie będę. A mimo wszystko raz na jakiś czas pojawia mi się tutaj powiadomienie od TikToka, co tam u ciebie, jak słychać i tak dalej, i tak dalej. No
To jest coś, co nie powinno mieć moim zdaniem miejsca. Natomiast z pozytywów, no to jest udostępnianie ekranu, jest ekran bezprzewodowy, jest tryb filmowy, jest duplikowanie aplikacji, panel boczny, druga przestrzeń. Jest tak samo pomiar tętna za pomocą czytnika linii papilarnych, taka ciekawostka. Zdjęcia, filmy. Powiem tak, Xiaomi się stara, ale po prostu Samsung może więcej. Już tłumaczę, co my tutaj mamy z tyłu w Xiaomi. Obiektyw główny 50 megapikseli, światło 1.9 z optyczną stabilizacją obrazu. Jest szeroki kąt 13 megapikseli, światło 2.4, jest makro 5 megapikseli, selfie 32 megapiksele. Natomiast tutaj w Samsungu mamy obiektyw główny 50 megapikseli, 1.8 światło, czyli jaśniejsze, z optyczną stabilizacją obrazu. Jest obiektyw tele 10-megapikselowy, 2.4 z optyczną stabilizacją obrazu, trzykrotnym zoomem i jest szeroki kąt 12-megapikselowy, a selfie ma 10 megapikseli tylko. Ale jak to wszystko wygląda w praktyce? No po prostu zdjęcia z Samsunga mi się podobają bardziej, chociaż zdjęcia z Xiaomi też nie są złe. Natomiast tak jak mówię, przez to, że Samsung ma ten trzykrotny zoom optyczny, można podejść do obiektu dużo, dużo bliżej, w sensie zdjęciowym, nie fizycznym. No i też jakość tych zdjęć jest naprawdę dużo fajniejsza. No a tutaj nie, tutaj trzykrotny zoom elektroniczny jest, ale jak przybliżymy, no to wtedy widać niestety różnicę. Już pokazuję zdjęcia. O, na przykład tutaj mamy zdjęcie wykonane z trzykrotnym przybliżeniem, tutaj oczywiście optycznym, tutaj cyfrowym. No to z daleka wszystko jest ładnie, ale po przybliżeniu zobaczcie, tutaj ładnie wszystko widać. Szczegółów jest mnóstwo, a tutaj już przy takim przybliżeniu mamy impresjonizm. No więc po prostu, no, ten telefon może więcej, natomiast przy takich zdjęciach, no to jest ładnie, tak? I tutaj, kolory tutaj w Samsungu czasami, tak mówię zawsze, że one są na granicy, to czasami tutaj moim zdaniem tą granicę dobrego smaku i przekłamania przekraczają, tutaj są bardziej naturalne. Natomiast no i w jednym i w drugim przypadku są naprawdę bardzo ładne zdjęcia z dużą ilością szczegółów, to jest typ portretowy, w sensie z bliska, no. Bardzo, bardzo fajne zdjęcia, ale w Samsungu po prostu są one moim zdaniem lepsze. Ładne rozmycie tła, jak widzicie, w trybie portretowym, chociaż mina kota nie wskazuje, żeby był zachwycony, ale też z drugiej strony ładnie leżał i krzywda mu się nie działa. Kolorki tutaj i tutaj są fajne. Tutaj to wszystko jest takie troszeczkę jaśniejsze, czasami troszeczkę mniej naturalne, no ale jak widzicie, nie ma przepaleń. Ładnie wszystko jest widoczne. Szeroki kąt jest też fajny i w jednym i w drugim telefonie. No ale tutaj na przykład zobaczcie, no, nawet chyba Xiaomi mniej naturalne zdjęcie wykonało niż Samsung. Chociaż tak mówię, że Samsung czasami robi te zdjęcia nienaturalne, ale tutaj to wszystko jest, no to znowu ta zieleń jest tutaj bardziej prawdziwa niż tutaj. Fajne zdjęcia i w jednym i w drugim telefonie, ale po prostu Samsung jest fajniejszy typ portretowy, na przykład przy selfie. No to tak jak już mówiłem, tutaj 32, tutaj 10, ale zobaczcie jak ładnie wszystko, rozmycie tła wygląda. Ostrość też jest ładniej łapana tutaj niż tutaj. I to dużo. No, więc tak to wygląda zdjęciowo. Zaraz Wam pokażę wszystkie zdjęcia. W trybie nocnym jest podobnie, to znaczy w jednym i w drugim telefonie jest ok, jest ładnie, jest rozjaśniane wszystko dosyć delikatnie. Tutaj w Xiaomi troszeczkę bardziej niż tutaj, ale tak jak mówię, i w jednym i w drugim telefonie tryb nocny mi się podoba. Natomiast filmy, nagrywanie filmów, tak, tutaj mamy 8K, jakbyśmy chcieli, jest 4K 30 i 60, no i jest niżej. Tutaj tak samo mamy 8K 24, 4K 30, 60 i niżej. No i zaraz zobaczycie, wydaje mi się, że nawet ciutkę lepiej jest zbierany głos w Xiaomi, natomiast obraz zdecydowanie bardziej podoba mi się w Samsungu. Natomiast z przodu tutaj, o, w kamerka do selfie, no to tutaj mamy 4K w Samsungu, a tutaj mamy tylko Full HD. No i tak jak ja nie używam, to jednak wydaje mi się, że w telefonie, w tym budżecie, z takim prockiem, tak, który to obsługuje, zdecydowanie powinno być tutaj 4K.
1, 2, 3, witam. To jest Full HD 30 klatek na sekundę. Oczywiście obydwa telefony nagrywają tak samo w 8K24, Full HD 60 i 30 i 4K 60 i 30. Oba mają w głównym obiektywie optyczną stabilizację obrazu. Głos, wydaje mi się, zbierają tak samo, ale są też i pewne różnice, jakie je dzielą, i już pokazuję. Najpierw może zaczniemy od Samsunga. W Samsungu podczas nagrania możemy przeskakiwać na szeroki kąt, na obiektyw główny wrócić i przeskoczyć na trzykrotny zoom optyczny. No i to wszystko jest szybciutkie. Maksymalnie możemy się przybliżyć, już pokazuję, 12-krotnie. O, i tak to wygląda. I tak jednym prostym przyciśnięciem przeskakujemy na obiektyw główny. A w Xiaomi możemy suwaczkiem przesunąć się do tyłu, czyli na szeroki kąt. No a do przodu możemy się przybliżyć 6-krotnie, chciałem powiedzieć 12, ale 6-krotnie, bo tylko takie przybliżenie tutaj mamy. I jak chcemy się cofnąć, to znowu na piechotkę musimy to robić i trafiać. O, i teraz jesteśmy na szerokim, o, teraz jesteśmy na głównym obiektywie. No i teraz kamerki do selfie, jak zwykle nie wiem, w którą się patrzeć, więc będę się patrzył po środku i będzie to do bani, zresztą wszystko jedno. No więc tak, w Samsungu możemy nagrać 4K, a w Xiaomi możemy tylko nagrać Full HD. No i to jest jedna różnica, a drugą różnicę już pokazuję. No i teraz kamerki do selfie, jak zwykle nie wiem, w którą się patrzeć, więc będę się patrzył po środku i będzie to do bani, zresztą wszystko jedno. No więc tak, w Samsungu możemy nagrać 4K, a w Xiaomi możemy tylko nagrać Full HD. No i to jest jedna różnica, a drugą różnicę już pokazuję. O, w Samsungu możemy nagrać wideo portretowe, czyli z rozmyciem tła, i bardzo fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. Oczywiście to rozmycie tła możemy sobie regulować, czy jest ono większe, czy jest ono mniejsze. No i żeby było sprawiedliwie i każda kamera dostała tyle samo, to pożegnam się z Wami z Xiaomi, gdzie włączyłem sobie tryb HDR i to jakoś tak dziwnie wygląda. Na razie. Co nam jeszcze zostało? Baterie. Tutaj w Xiaomi 4500 mAh, tutaj w Samsungu 3700, w związku z czym bałem się, że w Samsungu będzie lipa, natomiast lipy nie było. Jeden dzień spokojnie ten telefon mi wytrzymywał, tutaj półtora dnia mniej więcej. Oczywiście jak szedłem robić zdjęcia, robiłem dużo tych zdjęć, no to wtedy i jeden, i drugi telefon musiałem podładować. I jeden, i drugi telefon obsługuje ładowanie bezprzewodowe, więc fajnie. Tutaj nawet 50-watowe, więc jakbym miał taką ładowarkę, byłoby szybciej. No ale fajnie, że obydwa telefony ładowanie bezprzewodowe obsługują, natomiast ładowanie ładowarką już jest, to już jest zupełnie inna bajka. Tutaj 67 W i tutaj naprawdę szybciutko, to jest pół godziny niecałe, może nawet, no bo w zależności od tego, od ilu procent ładujecie. W każdym razie bardzo szybko, natomiast tutaj maksymalne ładowanie 25-watowe, ładowarką, której nie ma w pudełku, w związku z czym musicie jakąś mieć. No i ładowanie tutaj to jest jakieś 50 minut. Czyli, co ja sobie sądzę o tych telefonach? W Xiaomi nie mamy normy IP68, o czym jeszcze nie mówiłem, no ale za takie pieniądze to jest moim zdaniem no, rzecz, którą telefon powinien mieć, czyli ta odporność na wodoodporność, a nie tylko odporność na zachlapania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która absolutnie nie powinna się w tym telefonie zdarzyć, to są problemy z tym wygaszaniem ekranu podczas rozmów telefonicznych. Niestety tutaj w tym telefonie to się zdarza. No i trzecia rzecz, nie mamy obiektywu tele, też wydaje mi się, że w telefonie za takie pieniądze ten obiektyw być powinien. Tutaj wszystkie te rzeczy są, jest obiektyw tele, jest mniejsza bateria niż tutaj i rzeczywiście bateria w Xiaomi jest lepsza, tutaj w Samsungu jest gorsza. Inna koncepcja też budowy tych telefonów, w sensie tutaj zaokrąglone, tutaj płaskie. No i wydajność, tak, tutaj w Xiaomi wydajność jest większa, więc jak komuś zależy na wydajności, no to Xiaomi. No ale tutaj ta wydajność w tym Samsungu też jest zdecydowanie wystarczająca do wszystkiego i wydaje mi się dla wszystkich, więc przy różnicy 200 zł, no gdybym ja miał kupować, to zdecydowanie dołożyłbym te 200 zł i wybrałbym Samsunga, a Xiaomi widać, że się stara, fajnie, telefon mi się podoba
ale jeszcze nad kilkoma rzeczami powinno popracować. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!